Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gulasz z soczewicy i wieprzowiny niemieckiej firmy. Waga 800 gramów, kaloryczność 608 kilokalorii. Wyprodukowano w Niemczech dla jakiegoś tam marketu Edeka Hamburg, ale bez problemu znajdziemy to też na polskim serwisie aukcyjnym, bez żadnego problemu, bez żadnego wyjazdu do Niemiec. Niestety danie zawiera tylko 6% wieprzowiny, no trochę mało, za to więcej soczewicy. No i niestety puszka nie jest łatwo otwieralna. No więc trzeba się natrudnić przy otwieraniu otwieracza. Więc jedziemy. No i mamy otwarty. Tak to wygląda przed podgrzaniem. I tak danie wygląda po podgrzaniu. Mamy tu oczywiście soczewicę brązową. Marchewkę. Kartofle. Nie jest z tego może zbyt dużo. No i mięsa to jest... W zasadzie wszystko jest pokrojone na takie kosteczki. No mięsa jest ciężko znaleźć w większej ilości. Soczewicy tu jest naprawdę dość sporo. Według mnie to jest bardzo słabo doprawione. Koniecznie trzeba tutaj dodać pieprzu. Soli raczej dodawać nie trzeba. Chyba że ktoś musi. Nie jestem pewien, czy tego typu danie nie było w naszym Lidlu kiedyś dostępne, bo tak mi się wydaje. Oczywiście w nieco innej puszce. Bardzo dobrze smakuje, zwłaszcza że ja soczewicę bardzo lubię. No tylko szkoda, że tego mięsa tu jest tak mało. Soczewica nie jest rozgotowana. Bardzo dobra. Marchewka i kartofle też są dobre. Danie określam na wyśmienite i warte polecenia. O ile ktoś oczywiście lubi soczewicę z małą ilością mięsa. Ewentualnie można dodać własne podczas podgrzewania. Wcześniej na przykład ugotowane czy podsmażone. Według mnie świetne danie. Z takiej jednej puszki mamy dwie porcje. Może aż nie jest zbyt mocno dużo kaloryczne, ale trochę ciepłego jedzenia będzie. Jak najbardziej. Tak jak mówiłem, na znanym portalu polskim można to dostać. Nie trzeba wyjeżdżać do Niemiec. Jak najbardziej polecam te dania. I to wszystko na dzisiaj. I do następnego filmu.